Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Mafii. Słuchajcie, mam pozwać z Giną Kowalski, to pewnie jakaś imigrantka, chociaż z Polski to ona chyba nie jest, ale ma pewnie polskie korzenie. No tak. And he won't leave until he can get the business right. Never heard of Junior Holland being so dang motivated. When you have to kick up to Sal Marcano, that'll light a fire in the ass. That, and all the speed he's on. When you whip his ass, tell him he shouldn't have messed with Gina Kowalski. I'll catch you later, Gina. Junior's a dirty backstabbing piece of shit. Go get him. Skonfrontuj się z Jackiem Juniorem Hollandem. Nie kojarzę typa. Ale może już go gdzieś spotkaliśmy, tylko że ja nie kojarzę. Tak też może być. Dobra, gdzie on będzie? 300 metrów tylko, to rzut beretem, że tak powiem. Pytanie, jak ja w ogóle stoję z moją bronią? Jak w miarę zdośnie. 60, ale zamówię sobie. Supplysy, to sobie zrobię zakupy. Ja mam w sumie 7000 przy sobie. No nie wiem, że tam zostaniesz. O ty gadzie jeden. Super sobie stanął. Dobra, amunicja. Granatów nie mogę, więc tak czy siak to sobie jeszcze kupię. No i w zasadzie, nie no, kamizelki nie będziemy kupować, to... Dobra, to jeszcze sobie zamówię babeczkę od tego, żeby pieniądze ode mnie odebrała, bo szkoda by było stracić te 6000 nawet. Dobra, zdeponowaliśmy. No i pasuje mi sobie pożyczyć samochód. Dobra. No to jadymy. Fajne, El Clasico. Ale kurde, deszczowa pogoda, nie? Beznadziejna. Nie lubię jak pada. Ogólnie nie lubię deszczu. Ja wiem, że deszcz się przydaje. Zaraz coś powiem, ale chuśko, przecież deszcz to... To potrzebne. Ty, tam była ta kamizelka. A kamizelka kosztuje 3000, więc sobie zaoszczędzę. Ale tu mają w gratisie, za fre. O, tu jeszcze patrzę, części leżą. Dobra. Spokój. A, to jest klop? Myślałem, że tu będzie klop. Jest ten. Skrzyneczka jeszcze. By do pieniążki. I to raczej nie małe. No, 900 dolców w sumie. 9 dolców piechotą nie chodzi. Oddam je też. Ona szybko przyjeżdża. Szkoda by stracić, bo jak zginę, to tracę połowę. Ja pierdzielę, uważaj jak jeździsz. Babo. Dobra. No to jadę. Mam kamizelkę, czyli 3000 zaoszczędziłem. Okej. Wartownik. A ten typ on jest tam, tak? Mogę sobie tutaj na to wejść? Nie, nie mogę. Tutaj też pewnie nie wejdę, okej. Idźcie sobie tam. Hmm?
Shit, chowaj się, człowieku. That's the sound of hell right there, boy. Stay clear. Don't step too close. I should have swallowed your soul. Oh shit, on go zauważy teraz. Albo i nie. Okay. You want to end up like them? Is that what you want? I don't think so. Hey, you want to go tell Junior no? Kurwa, masz tam też ich z kilku. Kurwa. Oh shit. O kurwa. O kurwa. Ale zjebałem. No, dawaj, ale fart. Ciach. Okej, okay. Ogarnięty biznes. W sumie i szybko, i nie szybko. No, czekajcie, zostaje z tego. Kradzież samochodów, przydział biznesu Cassandrze, zwiększamy o 40 tysięcy naszą dolę. 259 tysięcy u tego, u tej tylko 80. Dajemy Witowi. Vito ma niezłą dolę już dla nas. Właśnie, postanowiłem podjechać do Vita po pieniądze. No. I to było dobre. No dobrze, nie musiałem ich wybijać wszystkich jeszcze. A tu też jakieś pieniądze chyba będą. After I was discharged, I wandered around for a couple of 3 months, did some odd jobs. I got arrested once or twice for fighting. I was kind of new. I was going into seminary. It just took a little while for it to sink in, I suppose. Once I was done with seminary, Bishop Jenkins sent me to St. Michelle's Home for Colored Boys. That orphanage was a pile of shit from the day I got there till the day I left. But I loved it. I loved helping those boys. Lincoln, White Walls, man, I'm thinking probably not. Okay. Porozmawiać z Donavonem mam. Teraz czekaj, tu coś będzie. Tak. Tu jest szafa. O, patrz, ile pieniądza. Tutaj jeszcze coś mamy. Pasadena. Ale pieprzyć. Ładnie.
Aha, czy to jakieś klienci byli, były akty z klientami. Tu mamy, a w sumie ta przyda się. Sorry, nie ten klawisz. Tu jest apteczka. To se wezmę. Bo trochę straciłem. Tu je pieniądz. Tu też są jakieś money. Gdzieś. A, tu chyba. Tak, muszę tu wejść? Nie? Tak? Nie? Gdzieś tu pieniądza czuję. Tu będzie. To całe 800 dolków. Nie tak mało. Tu będą gdzieś kolejne. Tak. Jest kolejna apteczka. Nice. Zawsze to 600 dolków w kieszeni. I tu kolejne. Tu jest kasa. 34 dolki. Także utarg to trochę słabawy. Jak za benzin. Zamówimy sobie odbiór pieniędzy. Bo znowu mnie potrąci. 61 tysięcy, nieźle. Dobra, i zamówię sobie samochód. A, może być ten żółty. Tym żółtym się dobrze jeździ. I jedziemy do tego. Do Navona, czy jak mu tam? Do Navon. Donowanem. Kuźwa. Nazwijmy go jakoś, nie wiem. Don. Będzie lepiej. O Franku Pagani mam porozmawiać. Tędy mam jechać? Serio? A to w zasadzie rzut beretem. Aż dziwne, że nie siedzi w swoim motelu, nie? Bo Don to zazwyczaj w swoim motelu i tam... Łe? Jakieś inne wejście tu jest? Aha, nie, on siedzi w swojej furgonetce. Nak. I just picked up this call between Mr. Frank Pagani and Tommy Marcano. The first voice you're gonna hear is Frank's. The fuck you mean it's gone? He came in and killed everybody. Christ, what a goddamn mess. I never seen Sal so pissed. You gotta get your ass back here like right fucking now. Sal's pissed? What about me, huh? Down here busting my ass and now I have to deal with this shit? I told you I'd take care of you and I stand by that. When you're back in town and things calm down, I'll make it right. Yeah, well, you fucking better. Boat's taking off here in a few minutes. I gotta finish up with some things. Then I'll fly back when I can. I checked with Vessel Traffic Services and they're expecting the Tanager to arrive any time now. Frank's a slippery bastard, so I have no idea where he'll end up once he's back in the city. His car is on the Tanager, though. And from what I hear, he loves that goddamn thing. So if I can get onto the boat and plant this, I'll be able to track wherever he goes. It's the same model we use against the Soviets. Has a mercury-based trigger. Once you see the signal, just follow it. After I put this onto his car, we'll take apart the rest of his district. No sense in leaving any loose ends. I'm sure Frank will appreciate your thoroughness. Check out, yeah. Dostał się do Tangera, 600 metrów, to też w zasadzie blisko. Dobra, spróbujemy się tam jeszcze dostać i podłożyć ten ładunek, czy ładunek, ten śledzik. Czekaj. Tu jest jakaś kolekcja. Fajny plakat.
Okej, no to jadymy. Kamizelkę mam, więc jej potrzebuję. Pewnie mogłaby się zrobić pogoda już jakaś ładniejsza. Czasami niektórzy mówią, nie ma pogody, nie? Jakby nie patrzeć, pogoda jest zawsze, tylko chillowa. W sumie u nas też jest taka badziewna na razie, nie? Szczerze, nie mogę się już doczekać, kiedy będzie cieplej. Nie mówię, że upały, cieplej po prostu i dłuższy dzień, także 19-20 jasno jeszcze, kurde. Jak ja to lubię. Czwarta nad ranem, jasno. Ło, panie święty, ile ich tu jest. O kurwa, to już jest zamknięte. Jak się tam dostać? Ha. Czekajcie, tu jest jakieś coś otwarte. Aha, ale tędy sobie nie wejdę, tak? No byłoby za łatwo. Aczkolwiek może uda mi się przepłynąć. Tu jest gdzieś jakieś takie... No, da się chyba. Chyba się da. Kurwa, teraz akurat musiał sobie wyjść na to molo, czy jak to tam zwał. Kurwa, da. Idź stąd, chłopie. Okej. Sobie mógłbym teraz zamówić tutaj tych. Mógłbym zamówić tutaj koleżków, to by tutaj się z nimi rozprawili. Ale czekajcie, gdzie ja mam się dostać? 72 metry tam. Aha. Niewiele nam to pomoże. Myślę, że już wskazuje jakąś daną lokalizację, a tu dupa. Kuźwa, to jeszcze... Najgorsze jest to, że tu są pracownicy. Tacy zwykli. Jakby ten system poszedł tam, ten nie przechodził tu, to by było dobrze. Ile mnie oni kosztują ta... Let's hit these fuckers here. Chyba są nie za free. Aha, oni sobie weszli jakoś od tamtej strony. Dobrze. Get
Dzięki, chłopaki. Przydaliście się na coś. Kurwa, czy tu jeszcze jest jakiś pokład? Zlokalizuj samochód, zlokalizowałem. Aha, oni idą ze mną. Okej. So anyway, the guy challenged Swag to a race. Dobra, niech się zajmą. Aha, oni są teraz wyżej. A to chrzali cich. Uciekli. Okej, postaram się jakoś zwiać. Cyk, cyk, cyk. Załatwieni. Tu jest tylko mój, oczekuję. Patrz, 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 patrz tego. Go, 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 go. O kurwa. Wow, wow, wow. Piękna ucieczka. Niczym James Bond. Wielbłąd. Pięknie. No to było dobre, to było dobre, powiem wam. Spindalam stąd. O! Kurwa. No masz ci los. Masz ci nie fart. Oh shit. Responding units, visual contact. Ty, nie mogę wyjść tutaj stąd. Lol. Ale popłynę tędy, może wejdę pod te. Oni mnie nie widzą w sumie teraz, więc. Lol, nie mogę wejść. Raj. Co teraz? O, szajze. O. Yes. Dobra, myślę, że to mnie nie znajdą, chyba. Nie wiem, dokąd to prowadzi. Spróbujemy tam przejść się? Zobaczymy, może tam będzie jakieś wyjście z tych kanałów czy coś. I w sumie widziałem poza obręb też tego. O, już. Tu motorówki swego czasu wiem, że pływały. Przynajmniej widziałem. W sumie na samym początku gry. Pewnie nie pamiętacie, bo to było dawno. Płynęliśmy właśnie w takim tunelu. A to było dawno. Na początku gry. Ale tam chyba jest jakieś wyjście zaraz. Dobra, bez świadków, nice. Bo kurczę, oni niepotrzebnie tam skręcali. Dobra, są jakieś tutaj, nie wiem, schody, czy co to jest, wyjazd jakiś. Dobra, da się chyba stąd wyjść, chyba. Albo i nie. Czekajcie, jest brama i przez tą bramę chyba będę mógł przeskoczyć, tak, dokładnie, jest.
Jest, Jorzech Wylos. Brzydka ta dzielnica, no ale cóż. Dobra, słuchajcie, no to co? Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z wami. Dzięki wam za uwagę. Jak wam się oczywiście podobało, to łapa w górę. Komentarz w dole. Niestety deszczowy cały odcinek. Taka pogoda. No i co? Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.